Co wiemy o samym zatrzymanym? Kim jest ten mężczyzna? Piotr Eś jest mężczyzną, który został zidentyfikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako osoba deklarująca chęć współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce. To ta deklaracja została potwierdzona w toku czynności ABW, w związku z czym mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut z artykułu 130 paragraf 3 kodeksu karnego. Trzeba mieć bowiem świadomość, że już sama deklaracja i gotowość współpracy z obcym wywiadem przeciwko Polsce to jest czyn karany zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8. W jego mieszkaniu zabezpieczono m.in. broń palną. Można przypuszczać, że przygotowywał tutaj jakieś działania przestępcze na terytorium Polski? Na pewno należy zauważyć, że Piotr Eś jest podejrzany o popełnienie przestępstwa szpiegowskiego. W toku czynności związanych z przeszukaniem miejsc jego pobytu rzeczywiście zabezpieczono nielegalnie posiadaną broń i amunicję, dlatego również w tej sprawie usłyszał zarzuty. W toku dalszych czynności będzie wyjaśniane okoliczności działania Piotra Eś i wszystkie inne wątki, które się w tej sprawie mogą pojawić. Czy na ten moment wiadomo, że działał sam, czy może jednak należy przypuszczać, że w tych działaniach szpiegowskich miały brać udział również inne osoby i niewykluczone są kolejne zatrzymania? Ta sprawa na pewno może mieć swój dalszy ciąg. Na razie mówimy o wątku szpiegowskim dotyczącym Piotra Eś. Natomiast musimy też mieć świadomość, że rozpoznanie najbliższego otoczenia Piotra Eś doprowadziło ABW do kolejnych przeszukań, gdzie zabezpieczono następne nielegalnie posiadane sztuki broni. Także to całe środowisko Piotra Eś jest w tej chwili rozpoznawane. Zobaczymy, co przyniosą dalsze etapy tego śledztwa.